Ja to doceniam bardzo. On też jest inteligentna, nie? To też zmienił. Cześć, witają się Sophie, Nikodem, Type Hype. Wracamy do tematu literek ostatnich i pierwszych, czyli IJEP i PEJ. Więc dzisiaj poruszymy sobie temat typów IJ, czyli zabije nas system. Zabije nas nie człowiek, ale robot, tak jak chyba mówiliśmy. Tak. No właśnie, bo typy IJ mają tendencję taką, one w ogóle dosyć charakterystyczne. Mi się wydaje, że w ogóle jedna z bardziej charakterystycznych, jeśli chodzi o te wszystkie cztery. Nie wiem jak dla ciebie, dla mnie ona jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Do wyczucia w rozmowie, tak, w interakcji. Tak, w interakcji. Właśnie w kontekście mocnego skupienia na tym właśnie systemie, że na problemie, problemach systemowych, że te problemy systemowe są problemami głównymi, najważniejszymi, dotyczącymi rzeczywistości. I to mogą być takie bardzo abstrakcyjne, duże problemy, na przykład, że jakaś tam wojna, jakieś tam kataklizmy, które nadejdą, jakiś system, który został stworzony po to, żeby nas zniszczyć, żeby zniszczyć nasze zdrowie, że ktoś jakby była taka, to nie jest człowiek, to nie jest konkretna persona. Oczywiście ta persona może tworzyć element systemu, ale to jest taki wyzuty z emocji system, który ma bardzo złe intencje i dąży do na przykład w taki konsekwentny i idealny sposób do tego, żeby zniszczyć. Tak, tak, o to chodzi w tym systemie. Grupę, po prostu, żeby ten system, czy ci ludzie potrzebują mieć tą władzę, tą kontrolę. I czasami to, tak jak ty mówisz, że to jest złośliwe, a czasami po prostu brak kompetencji, nieważne. Po prostu, my wszyscy jesteśmy w tym Matrixie i on jest tak, od tego, Matrix, żeby nas tutaj zniszczyć i zmarzyć. Matrix jest świetne określenie, bo Matrix był jednak bezosobowy. Była wyrocznia, był gość, który zarządzał tym, co on tworzył, restartował ten system, ale co do zasady był tworzony przez maszyny i jakby był taki właśnie bezosobowy. Tak, to jest taki labirynt po prostu, z którego nie da się wyjść. I po prostu wszyscy jesteśmy skazani do życia w tym labiryncie i jedyne, co jest pewne, to jest to, że istnieje coś. Te siły takie. Te siły, tak, które próbują nas zniewolić, czy ciemiężyć. Tak. UEP widzieliśmy, bo to jest właśnie podobne. UEP było, że to coś, ci ludzie chcą zabrać mi wolność, albo chcą, żebym wierzył w nie. No po prostu chcą zabrać mi wolność, tam intelektualną, czy tą fizyczną wolność, tak, czy po prostu oni chcą mnie dopaść i oni chcą mnie skontrolować, chcą, żebym ja w coś wierzył. Albo coś w ten deseń i EP po prostu ma silną potrzebę uciekania z tego. A tak. IJ niekoniecznie chce uciekać z tego systemu, po prostu IJ jest świadomy tego, że jest coś, tak, co kontroluje go, co życzy mu źle, co potrzebuje go wykorzystać i po prostu będzie źle. Cokolwiek będzie, to będzie źle dzięki temu systemowi. Tak. No to widzicie, że dążymy w dużej mierze do tego, żeby powiedzieć dwa słowa teorie spiskowe. Tak. Bo to jest na pewno domena IJEP. Tak. A IJ to też bardzo, bardzo. Ale i to mogą być takie małe teorie spiskowe albo takie faktycznie jakieś takie większe. To mogą być też takie bardzo lokalne. Na przykład, że bo mój sąsiad jest taki a taki i on mnie nie lubi i on dąży do tego, żeby mnie skrzywdzić i tam cokolwiek. Albo to mogą być jakieś takie wielkie, że okłamali nas w tej dziedzinie albo w innej. Na przykład księżyc nie istnieje i to wszyscy muszą wiedzieć, bo taka jest prawda i oni chcą nas kontrolować. Jest jednocześnie olbrzymia potrzeba właśnie kontroli przestrzeni dookoła. Tak. To jest taka kontrola, przez jakby brak takiej balansu w tym zakresie. No to może się, powiedzmy, u typu ISJ, powiedzmy, objawiać w tym, że chcę kontrolować cały plac, który mam. Tam nic nie może się ruszać, nikt do lasu nawet nie może wejść i po prostu wszystko musi być pod kontrolą. Jak ktoś jest obok w domu, to co tam się dzieje w tym obok domu, obok mojego, to już jest zagrożenie. Tak. I najlepiej było skontrolować każdy element, który jest właśnie taki fizyczny, który może, żeby żebym po prostu mógł przetrwać, przeżyć. Słyszysz to? Co tam się dzieje? I idziemy i sprawdzamy. Tak, trzeba sprawdzić.
ja tutaj mówię, że trochę właśnie szedłem z moją żoną i mówię, no zaraz może jakiś, bo szliśmy tak dosłownie przez jakiś taki teren, no to nie był ogrodzony, nie był ten, ale mówię, może zaraz tu przyjdzie jakiś ISJ, który powie, że to jest mój teren, czemu depczesz po kawałku ziemi, który nic nie zmienia tak naprawdę to, że ja podepnę nawet jak 100 ludzi, jak 1000 ludzi, nic się to nie zmienia, tak, ale jest taka olbrzymia w tym wszystkim potrzeba kontroli nad tym, że ktoś gdzieś tam depcze po tej działce, czy idzie kawałek, więc to jest taki mocno właśnie powiedzmy ISJ-owe, a dla INJ-ów no to myśmy o tym wspominali też w kontekście właśnie tożsamości, kradzieży tożsamości, tych wszystkich abstrakcyjnych systemów. Oni się bardzo chronią przed tym, żeby nie ukradli danych, żeby ich nie oszukano, żeby nie ukradli karty kredytowej, że no po prostu te wszystkie rzeczy, jakieś wirtualne karty, jakieś właśnie fałszywe tożsamości, czy jakiekolwiek takie rzeczy, które mają chronić w tym świecie takim wirtualnym. I oczywiście ISJ i INJ mogą tutaj działać, tak ISJ może mieć te problemy INJ-owe, INJ może ISJ-owe, no tak, generalnie będą się na tym mocno skupiać, nie? Tak, no IJ to, mówiliśmy też w innym odcinku, że IJ to będzie ta osoba, która ma inne hasło do każdego konta i to nawet nie inne hasło do każdego, bo to jest ogólnie dobra rzecz, ale inne hasło do każdego konta i jeszcze generowane przez generator hasła, który jest zainstalowany na maszynie i sam IJ nie zna tego hasła i po prostu za każdym razem musi otwierać sobie ten generator hasła, żeby sobie wygenerować nowe hasło i żeby go tam zapisać, żeby on sam nie wiedział, jakie to jest hasło i potem sobie to wpisywać wszędzie. Tak, albo z TrueCrypta, czy z jakiegoś ten zaszyfrowane właśnie na 64 litery i w momencie, jak przychodzi policja, wiadomo, co dzisiaj nie wpada do nas policja, to wyciągamy wtedy, wiesz, tego pendrive'a i boom! Tak, tak. Pamięć, wiesz, już ktoś musiałby tak wziąć i tam jakimś sprayem jeszcze, żeby zamrozić ten procesor, żeby on zachował te dane, bo inaczej to już ileś sekund i już po prostu teraz poza... przypomniałeś mi o czymś z dzieciństwa, bo mój brat jest INTJ i pamiętam z dzieciństwa, że on miał tam swoją szufladę, miał swoją małą komodę i szufladę i on robił tak, że brał włos i on on ten włos przyczepiał na tej komodzie, czy na tej szufladzie jakoś w ten sposób, że on potem zawsze wiedział, czy ktoś otwierał mu tą szufladę, czy nie. To mogła być mama, chowająca pranie, ale on wiedział, bo ten włos był tak zamontowany, że kto otwierał tą szufladę, to ten włos się łamał po prostu i on wtedy wiedział, że ktoś patrzył mu Pewien rodzaj pieczęci został. Tak, tak, tak. No tak, tak, tak. No i objawia się to tym, jakby troszkę tak jesteśmy w tym rozbawieni, ale no może mieć to negatywne konsekwencje dla tych typów. Bo pierwsze, no taki pierwsze, co mi się widzi, no to strata czasu, na pewno. No, może można dużo po prostu nie zbalansować sobie tych wszystkich potrzeb, jakby kontroli i tak dalej w stosunku do tego, ile to czasu zajmuje, żeby to wszystko zadbać i może to po prostu być skórka niewarta wyprawki. Jak to czasem z moim wspólnikiem mówimy, że są rzeczy, które ty musisz założyć, że raz na jakiś czas się wydarzą i tak, wiadomo, że chodzi o to, że trzeba dbać o wszystko, dbać o bezpieczeństwo, o te wszystkie rzeczy, ale nie do przesady. Bo ta przesada powoduje potem, że bardziej ci się opłaca, żeby cię raz na jakiś czas okradli, niż jak masz po prostu przez 30 lat po prostu godzinę wszystko otwierać, zanim po prostu będzie otworzone, bo tak będzie bezpieczne, nie? Tak, a z drugiej strony też to jest bardzo akurat negatywne. To tyczy się też trochę EP i IJ, bo mówiliśmy, że EP i IJ oscyluje ich cały światopogląd, oscyluje wokół rzeczy, a IP i IJ oscyluje wokół relacji. To tutaj mówimy EP i IJ, czyli skupiamy się na rzeczach, na tych zewnętrznych systemach i to może być problematyczne, bo takie mocne skupienie się na tym, że jest ten system i że on mnie chce skrzywdzić i on chce źle dla mnie i on mnie okłamuje i chce mnie skontrolować, no to jest naprawdę ciężko, bo tak jak ty mówisz, trzeba założyć, że tam ile rzeczy nie wyjdzie i naprawdę nie mamy kontroli nad wieloma rzeczami, a nawet jest bardzo mała ilość rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, pewnie dlatego ten ISJ pilnuje własnego trawnika. Tak. To naprawdę może być ciężkie, to może być bardzo ciężkie i takie przytłaczające dla IJ szczególnie, jeśli da się wkręcić sam sobie w te takie myślenie o tym, no to jest trochę taka paranoja, taka tak, może tak. z tego no wyjść. Może być taka bardzo niebezpieczna paranoja, że
no ktoś tak bardzo wmawia sobie, że jest jakby te zasady go tak tłamszą, ten system go tak tłamsi, że sam faktycznie nie będzie się posuwał do przodu w swoim życiu. Powiedzmy, bo po co, nie? No, powiedzmy w zawodowym załóżmy, że nie wiem, że ktoś powiedzmy uważa, no jest prawnikiem, niech będzie i że chce dojść do jakiegoś tam poziomu bycia prawnikiem i coś tam osiągnąć, nie? No i na przykład już się strasznie zapętlił, że znajomości i tak dalej, że po prostu, bo to są ten system, on się broni, że tylko wybrani mogą uwzięli się i tak dalej, ale i może mieć częściowo rację, bo faktycznie ten system bardzo możliwe, że tak pewno, wygląda. Z czegoś to wynika, tak. Tak, że są grupy, jakieś zawody, które gdzieś tam są, blokują jakby możliwość dojścia, dostępu do posiadania tego zawodu, a nie innego. Nawet i wszystkie do jakiegoś stopnia, nie? No tak, no chyba, że taki, gdzie jest niska bariera wejścia, to no nie tak, ma za bardzo ochrony nad tym, nie? Ale też może się ktoś znaleźć. To nie jest wystawy tak, ale wtedy taka osoba jest, zamyka się na to, że po pierwsze ona sama może nabyć takie relacje, bo to jest element systemu, te relacje, a druga rzecz jest taka, że może po prostu znaleźć jakąś lukę albo po prostu jakiś sposób na to, żeby jednak to osiągnąć, dostać się, a nie tylko mówić, że ten świat jest zły i niesprawiedliwy, tak? Tak. I tak nie wyjdzie. Czy w kontekście na przykład o relacji damsko-męskich, no to, że tam baby, faceci to źli są i tak dalej, że wszyscy źli i tak dalej, że oni... że ten system i rzeczywistość tak działa źle. No tak działa tak źle. No to część jest tego prawdziwa, tak naprawdę. Tylko to nie jest tak, że nie da się tej jednej osoby znaleźć fajnej po prostu, która mimo wszystko nie będzie podpadać pod te wszystkie złe rzeczy, które są związane z aktualną cywilizacją i XXI wiekiem i relacjami, jak one wyglądają, tak jak wyglądają. No, więc chodzi o to, żeby się nie nakręcać na... w tym punkcie, tylko zrozumieć, ale nie nakręcać się, nie karmić się też tak, bo potem ktoś, powiedzmy, wpada w ten pantheon tych subskrypcji, jakichś takich różnych napędzania się na jakichś forach, na jakichś swoich zamkniętych kręgach, grupach i to jest takie karmienie się, dokarmianie się tylko tym przesadne, no i to też powoduje po prostu szkody u ludzi. A jest jeszcze jedna rzecz, którą ja chcę powiedzieć, jak już tak mówimy o konkretnych grupach, konkretnych typach. Ja zauważyłem, że bardzo to jest przypadłość konkretnie i NFJ-ów. Mam nadzieję, że się nie obrażą. Ale na przykład powiem tak inaczej, że moja ciocia i NFJ, byłem z niej bardzo dumny, bo ona też czuła olbrzymią potrzebę wysłania tych wszystkich obrazków, jakichś takich niezweryfikowanych do końca informacji dotyczących różnych rzeczy. Jakiś tam, wiesz, że jest jakiś demotywator, czy jakiś kwejk, czy coś i tam jest napisane o jakichś tam strasznych rzeczach, że jakieś takie historie gorsze niż tam, że Albert Einstein czy coś, tylko po prostu tam już naprawdę jakieś mega ekstremalne. Niezweryfikowane, bez źródła, bez informacji, niesprawdzone. W erze, wiecie z czego, też było tego bardzo dużo, co właśnie minęło. No i ludzie tak, a szczególnie właśnie NFM ma straszną tendencję, że jak widzą to, łączy im się to, jakby te kropki im się łączą z góry, nie zweryfikują czasem i już puszczają dalej. A moja ciocia właśnie, NFJ mówi, że no ale właśnie kto to wrzuca? Tak mówi, taki wniosek miał, że no kto to wrzuca, ale czy ja mam pewność, czy ktoś, że taki inny system, że jest system ludzi, którzy wrzucają takie fałszywe rzeczy, żeby temu... Tak, że ona jest podejrzliwa, nie, że ona podejrzewa nie ten system, tylko że podejrzewa tych ludzi, którzy system tych ludzi, którzy wrzucają te memy. Tak. Ale fajnie, że to skontrowała w ten sposób. Dzięki temu przynajmniej jakiś balans w tym, że żeby nie wrzucać po prostu byle czego i te mechanizmy są dobre, one z czegoś wynikają, tak jak mówimy, one z czegoś wynikają, one są dobre, tylko po prostu trzeba umieć je właściwie przekierować. No, ten EP ma rację, że jest dużo fałszu na świecie i jest dużo rzeczy ograniczających nas i trzeba z tym walczyć często. Tak, i IJ też ma rację, że jest wiele systemów, które nas ograniczają, tylko że to niekoniecznie wynika ze złej woli i niekoniecznie musimy się dać im, nie wiem, ograniczyć. No, ale fajne jest to jednocześnie, że potem, że jak tą paranoję też się przekuje w coś dobrego i faktycznie potem masz tych specjalistów od cyber security, to co mówisz, tam IJ z jakiegoś powodu, bo faktycznie było to dla nich konik, tak? Bo to było coś, jakby przerodzili, powiedzmy, paranoję w pasję. Tak.
I to też jest fajne, jak faktycznie jest menadżer, na przykład, czy jakiś supervisor, który tą szczegółowość przeradza w coś fajnego, że robi po prostu fajne wydarzenie dla wszystkich, bo zadbał o ten każdy szczegół, bo był paranoiczny w kontekście każdego dopięte z tych szczegółów. Wszystko na ostatni guziczek. Tak, no bo boi się, że ta rzeczywistość tej konferencji się zawali, tak, więc na tyle... Ma rację. Tak, więc no to są rzeczy, które można to przekuć właśnie z paranoi w talent i w coś dobrego, ale no więc może to być ta super moc, a może to być super klątwa. Tak, to ja jeszcze anegdota z wczoraj. Miałam być na ważnym spotkaniu i bałam się, że coś nie wyjdzie. I stała ISFP, czyli IP, czyli ani IJ, ani EP, czyli ma inne problemy. I ja się stresuję, że coś nie wyjdzie i ISFP mówi, na pewno coś nie wyjdzie. I miała rację. I to nie był problem. No tak. Więc tak zachęcam trochę do podejścia ISFP. Tak, do wyluzowania. Zgadza się. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Wy koniecznie napiszcie, jakie macie doświadczenia, bo macie na pewno pełno doświadczeń z IJ-ami. Sami też jesteście, niektórzy z Was, IJ-ami, więc koniecznie dajcie znać w tym kontekście, jak siebie widzicie i innych, jak Wasz rozwój też na przykład przebiegł w tym zakresie i jakie dajecie tipy dla innych osób, a tymczasem żegnają się Sofii, Nikodem, Type Hype. Do zobaczenia.